co dzieje się z placem, dawnym placem zabaw na ulicy Szkolnej. Tak wcinając się w to, czy tam prawdopodobnie ten plac zabaw nigdy nie powstanie i jest rozsypujący się murek podlegający konserwatorowi zabytków i składałem właśnie zapytanie, co z tym, czy jest już decyzja w sprawie tego, tej parceli. Ta działka, ta parcela, która jest wspomniał pan radny Glamowski, na pewno podzielona. Tam częściowo są dwa złożone wnioski. Pierwszy złożony od niepublicznych POZ-u, od pani Brytuły na dokupienie części tego terenu na poszerzenie parkingu, a drugi od takiego warsztatu samochodowego, który jest w Izemi. I trzeci chyba od mieszkańców naprzeciwko, którzy by chcieli coś z tym zrobić. Natomiast koszt rzeczywiście samego muru i naprawy, to nie wiem, czy jest pan naczelnik Iwiński, bo on tę sprawę badał i też nie wydał się, aby się wypowiedział, o jakim rzędzie wielkości mówimy. Koszt całego placu 300 tysięcy złotych. A muru samego? Razem z murem. Razem z murem, to mówimy o rzędzie 300 tysięcy złotych. Jedynka o wydzierżawienie tego terenu. Nie wydzierżawiliśmy, dlatego że w planie jest ten plac zabaw, natomiast kwestia tutaj rozbija się o finanse, tak? Także teren ten cały czas jest rezerwowany pod ewentualny plac zabaw, pod renowację tego murku. Natomiast jest kwestia pieniędzy z tego co wiem. Dziękuję. Logicznym wydaje się, że największy POZ w Gruziądzu, który rzesza prawie 30 tysięcy pacjentów, być może strzelam, ale to jest prawdopodobne więcej. Ponad 20 na pewno. Ponad 20 tysięcy pacjentów na pewno. Gdzie mamy tak ścisłą zabudowę w samym centrum miasta i brak miejsc parkowania, gdzie logicznym się wydaje, że zapotrzebowania nie tylko personelu leczącego, ale także i pacjentów z ciężkim stanem zdrowia, nie to osób niepełnosprawnych są bezwzględne. Planowanie w tym miejscu i opóźnianie przez wiele lat sytuacji jest kompromitujące dla tej władzy. Dlatego, że ten problem powinien być już dawno rozwiązany z korzyścią dla tego POZ-u. I to logika nakazuje, Szanowni Państwo, nic innego. To miejsce może być i może spełniać wyłącznie funkcję parkowania, dla tak potrzebne zresztą w samym centrum miasta, bo tam nie ma gdzie samochodu postawić. Ja powiedziałem, że pacjentów jest mnóstwo, dlatego możecie Państwo sobie zweryfikować tą liczbę, to nie stoi na przeszkodzie. I personel także potrzebuje miejsca parkowania. I oczywiście nie jest to miejsce na plac zabaw. Nie jest to miejsce na plac zabaw. Dziękuję. Muszę przypomnieć, że 4 lata temu rozmawialiśmy o tym i no, nie było mowy o parkingu. I teraz taka zmiana nastąpiła. Nie no, 4 lata temu na pewno nie mówiliśmy o parkingu. To troszeczkę się, że tak powiem, priorytety zmieniły chyba. No, ale jestem święcie przekonany i można było chyba to sprawdzić, że nie rozmawialiśmy tutaj o żadnym parkingu, co jest o tym terenie. Była mowa o placu zabaw i była cała dyskusja na ten temat. Szanowni Państwo, rzeczywiście była dyskusja na ten temat. Ja sobie, jak sobie dobrze przypominam, była dyskusja idąca w tym kierunku, że na terenie Starówki bardzo trudno znaleźć lokalizację dla placu zabaw. Była ta lokalizacja bardzo trudna, de facto rzeczywiście zrobiona na tyłu parkingu POZ-u, no jakby niedogodna dla dzieci. Myśmy wskazywali inne lokalizacje, między innymi na terenie gastronomika, za tym teraz murem taki, który jest mural taki pomalowany. Generalnie, że można by to boisko otworzyć i tam zlokalizować. W suchej fosie inna propozycja była z drugiej strony jedynki, od strony tej jakby wejścia klasztornej. W każdym razie bardzo trudno było znaleźć plac, na którym można by umiejscowić plac zabaw, który byłby parcelą miejską. I stąd ten plac cały czas był rezerwowany na plac zabaw. Ale pojawiały się inne czynniki polegające na tym, że koszt realizacji placu zabaw w tym miejscu był horrendalnie wysoki. Tak jak Państwo usłyszeliście, bodajże 300 tysięcy złotych, gdzie średni dobrej klasy plac zabaw to jest koszt rzędu 50 tysięcy. Ten koszt wynikał głównie chyba, z tego co ja się orientuję, z rewitalizacji tego murka, tak, który jest dzisiaj rozsypujący się. I jakby cokolwiek byśmy tam chcieli robić, czy to co mówi radny Kosiński, rozszerzenie miejsca parkingowego, ale też pragnę panu zwrócić uwagę, że to też jest kwestia właściciela POZ-u. To on powinien zadbać jednak o swoich pacjentów i swoich pracowników, żeby oni mieli swoje zaplecze parkingowe. To nie jest tylko obowiązek miasta.
Rzeczywiście jest to największy POZ w mieście, skupiający chyba ponad 20 tysięcy pacjentów. Ma pan tu rację. Aczkolwiek to prawdopodobnie nawet powiększenie o ten planowany plac zabaw nie rozwiąże problemów parkingowych, bo to jest niewielki plac. Druga rzecz, to też nie rozwiązuje sprawy muru, który się rozsypuje, tak? Bo tam nie jest możliwe wybudowanie placu parkingowego, jeżeli ten murek będzie dalej się rozsypywał i trzeba się raczej zastanowić, i to jest właśnie w kontekście planu rewitalizacji, co zrobić z tym murkiem. No.